Dzień dobry, Reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Domowy poranek, w sumie również popołudnie. Można powiedzieć, że świąteczne porządki pierwsze takie już mamy zaliczone, albo już całkowicie zaliczone. Ale najpierw musieliśmy zrobić porządek ze sobą, żeby w ogóle się ogarnąć i wyjść z domu, bo jest ziomb. Ale słuchajcie, mamy dzisiaj misterny plan, żeby pojechać na ogród świateł, przepiękne, po prostu spowite światełkami drzewa, ale najpierw słuchajcie, musimy coś zjeść, także jedziemy jeszcze na drwala zimowego. Pasażutki, lecimy jeszcze do Decathlonu, bo nasza pompka się zepsuła, a bez niej no to jednak trudno naszykować sprzęt na zajęcia. No i myślę, że tutaj może nam jeszcze chwilkę zajść, bo to jest jeden z naszych ulubionych sklepów. Znalazłam kurtkę idealną, już od dawna mówię, jakiej szukałam. Dokładnie takiej. Jedyny minus? Kosztuje 650 zł. Przymierzę chociaż. Myślałam, że chociaż jak ją założę, to okaże się, że wcale nie jest taka idealna, ale wręcz przeciwnie, pasuje super. Jeszcze bym rozważyła, czy nie rozmiar większą ewentualnie, ale raczej chcę tylko sobie dać. To wzięłam jeszcze inne kurtki do przymierzalni, ale to już nie jest to samo, no to niby całkiem spoko, ale też nie jest najtańsze i w sumie nie wiem, no tamta tak mi się podoba. Teraz się popłaczę, bo ja totalnie nie kupuję takich drogich ciuchów. Większość mam w ogóle z drugiej ręki, ale jeśli o kurtkę chodzi, to już tak długo szukam. Tak naprawdę już trzeci sezon szukam kurtki, mam, noszę na zmianę, ale już się tylko denerwuję cały czas tym tematem. A ta jest naprawdę taka, że no jestem z niej zadowolona. I nie wiem, zaraz będę płakać, bo idziemy do kasy i chyba ją kupię. A jeszcze zobaczyłam z tej samej firmy pod kolor czapki, która bardziej pasuje. Czy ta? No. Czy ta? A już chwaliłaś się? Ile kosztuje ta kurteczka? Nie rozmawiajmy już. Aha. A popraw sobie te ciułki z przodu. Ciułki? Mhm. Która? Chyba obydwie. Nie, no serio. To dwie głowy to. Ale nie. Chyba ta mi się bardziej podoba. No jest dychę droższa, to oczywiście. Ale też nie ma jakiegoś super składu ani nic. Chyba ta. No ale jak już taką kurtkę biorę, to już widać, jak tam parę tych biorę z przodu. Chyba ta lepiej. Ale jest sens, czy po prostu inny kolor? Nie, ja pasuje, ta pasuje. Akurat ta chyba. Zaraz jeszcze spodnie narciarskie znajdę. Będę z tym wszystkim chodzić cały rok, żeby mi się opłaciło. Jeszcze cały czas drżę, właśnie wyszliśmy ze sklepu, kupiłam sobie kurtkę, która miała przyczepiony do siebie alarm. Że wystroiłam się w najnowszą kurtkę na spacer, ale proszę Państwa, to zostało, mamy też czapkę. Teraz mogę mówić, że to jest moja najdroższa. Podjechaliśmy właśnie do parku źródliska i to tutaj czeka na nas ogród świateł. Wkraczamy właśnie do krainy Alicji w Krainie Czarów. Za chwilkę wejdziemy do Króliczej Nory. Tak, strzałki nas prowadzą. Tutaj jest jedna i wchodzimy. Zobaczymy, gdzie ten króliczek. A ty jesteś tym kicającym króliczkiem, tak? Łódki przykus. Chciałam powiedzieć, że oczywiście to jest wstęp płatny. Dwa normalne bilety w tygodniu, 29 zł za osobę. W sensie dostajesz bilet? No, trzy dychy prawie za bilet normalny. 35 w
weekend. Dla dzieci są tańsze, są jakieś bilety rodzinne. Tak jest, także zwiedzajmy ten przepiękny park świateł. A my w Łodzi takie mamy latarnie. Jeśli nie wiesz, dokąd chcesz iść, nie ma znaczenia, którą drogą pójdziesz. A? Ale my wiemy, dokąd chcemy iść. No, bo mamy strzałki. My mamy zawsze strzały. Wódce! Poszliśmy tam, gdzie chcieliśmy i co? Zawróć. Nie tam. Król nie tam. Okej. Okay. A to co jest? Poczekaj. To tam. Nigdzie. Nie w tę stronę. Albo tam. Gdzie teraz? Co robimy? Męcznik. Tu ktoś puka. Co? Kto tu puka? Serduszko puka. W rytmie czacza? O bój Boże, dobra, są przerażające. Ja myślałem, że nie mają. Są przerażające i to fest. Nie, jesteście creepy kwiatki. To nie jest fajne. Creepy kwiatki. Aha. Czym to się tak śmieje? Jezus Maria, to jest okropne. Jesteśmy to sami. Nara! O nie! Trochę za szybko! I uwaga! Drugą manię! Już dziękuję! Nie ma! Już nie musisz, naprawdę! Drugą manię! Rafał, nie dobrze mi. Puść ta! I my wszyscy! O Jezu! Uważaj na nogi! Wow! Królowo, leź na tron! Ale wygodne! Na prawowitym miejscu. Adrianna, królowa sercowników. Tylko na chwilę tron się zwolnił i już leci.
król vlogmasów i sercowników. Rafcio! Wygodnie, co? Wina kobiet. To nie jest wina kobiet. To jest wina kobiet. To jest wina kobiet. Że muszę być królem sercowników. I mnie przygniata królowa. Jaka akustyka tu jest w ogóle w tym pałacu? No to w głowie. No dobrze, idziemy do Króliczej Nory. Tu jest jakiś labirynt. Prowadź, Adrianna. Siupa. Zgubimy się w tym labiryncie tajemniczym i mrocznym, gdzie nie ma królika, który podpowie nam, gdzie iść. Dam, dam, dam. Świąteczny labirynt. Nie podrzyj kurtki od razu pierwszego dnia. To jest do wyjścia, nie! Tam nie. Cofaj się. Nie, to o to chodzi, żeby się pobawić. Przez to wejdziesz? Nie, ja nie, chyba nie będę próbował. Ja tylko tak mogę nagrać się stąd, ale ja tu nie przejdę. Tylko gdzie ona jest teraz? Gdzie ty jesteś? O, tu są jakieś ręce. O, siema! Co to, z dziury wyszłaś tu? To tu chodź. Ona się rozgrza. Tak. Wow. Grzyby. Może najedliśmy się za dużo tych grzybów, dlatego tak latałem po labiryntach różnych. Rafał znalazł wyjście z labiryntów? Nie! Świeci się wejście i wyjście, można przejść po prostu. Tam nie da się tak. To jest na pewno zmyłka. A kuk! Z króli! Złapaliśmy królika w środku labiryntu. To już chyba możemy iść. Żadne witynko, herbaty, przekąski. I w takim uroczym, lampeczkowym namiocie od Tubajki, kawiarni Tubajki, wzięliśmy sobie grzańce, także... Bezalkoholowe? Tak, bezalkoholowe. Ja musiałam tutaj się na chwileczkę usadowić, bo boję się z tym chodzić jednak w tej kurtce. No dokładnie. To był przepiękny spacer i idealnie się złożyło, bo akurat zbieramy się ciągle, żeby udekorować nasz ogród, a tutaj się mogliśmy trochę zainspirować, tak? Jedna kwestia jest taka, że ostatnio nie mieliśmy prądu, więc no to z tym by było słabo, ale mamy sporo solarnych dekoracji i na baterie, więc damy radę. Tak, także spróbujemy dorównać, ale będzie ciężko, bo było naprawdę przepięknie. Było pięknie, ale było, trzeba przyznać, zimno. Ale tak. Przez to nie było ludzi, także mieliśmy dostęp do atrakcji. Tak, myślę, że fajnie w tygodniu podjechać wieczorem, wtedy zdecydowanie będzie spokojniej niż w weekend, bo widziałam kolejki, żeby były weekendy. Słuchajcie, teraz wracam do domu i sprawy przyziemne, trzeba wystawić śmieci. A w drodze do domu lecimy jeszcze na szybkie zakupy. Wstawiliśmy śmieci segregowane, bo jutro będą odbierane. Troszeczkę zmarzliśmy przy tym, więc zaraz wstawiam wodę na herbatkę, ale najpierw ogarnę zakupy. Chowam do lodówki mleko, jakieś przekąski, chlebek, bo dostaliśmy na wynos przepyszny smalec z kawiarni 14, jak byliśmy na ognisku i idealnie będzie nam do chlebka pasował. Jeszcze mamy ogórki kiszone, więc będzie bosko. Zrobiłam zapas ulubionych lodów, ulubionych pierogów również. Tutaj sos do sałatki i właśnie składniki. Na miksie sałat zrobię jakąś taką
mieszankę, tutaj jakaś przekąska do pracy, tutaj grzybki, które chcemy dorzucić do prezentów, bardzo fajne opakowanie. Tu mamy akurat chyba podgrzybki i jeszcze wzięliśmy maślaki. Wzięliśmy też, o właśnie, wersję dla siebie, już taką nie dekoracyjną, tylko taką do zjedzenia od razu. Soczek i jakieś takie rzeczy, majonez i różne takie. Dzisiaj super dietetycznie, najpierw zjedliśmy truwala, teraz wyjeżdża smalec. I z ogórki, jak się uda otworzyć, bo ja nie mogłam. O, szczadę, dzięki. Gotowe, można wpadać. To mam ochotę na pajdę ze smalcem. Nadal oglądamy Świąteczny Zamek, puszczamy sobie w częściach do jedzonka. Czas wylosować kolejną herbatkę z kalendarza adwentowego. Dzisiaj mamy herbatę białą, figową z gruszką. Dzisiaj kupiliśmy jeszcze książkę w Wiedrące Potęga Podświadomości. Już dawno o niej słyszeliśmy, nie mieliśmy okazji przeczytać, więc ląduje na stosie wstydu książek do przeczytania, które jeszcze troszeczkę muszą poczekać. Kupiłam też książeczkę dla chłopaków na święta. No tu jest czapka do kompletu, do kurtki i pasy do pływania, dwa nowe. Mieliśmy już właśnie te i są spoko, więc dokupiliśmy jeszcze. A tak w ogóle do Decathlonu pojechaliśmy po pompkę elektryczną, akumulatorową, bo nasza się niestety zepsuła, ale używamy jej codziennie już drugi rok i jest naprawdę, naprawdę świetna, także kupiliśmy teraz taką samą. Zaczęliśmy jeszcze oglądać film Chłopiec zwany Gwiazdką, ale jest już mega późno, więc zabieram się za montaż. Rafał właśnie robi herbatkę. Ja bardzo proszę, żeby dzisiaj tu było 6 stówek, 650. No dobra. Tysiaczek akurat tysiaczek będzie. No może dzisiaj. Może się szczęście uśmiechnie. Być może tak poszło, żeby chociaż za tę kurtkę się zwróciło. Co? Taki prezencik, no na przykład. No właśnie. Innego tu jest. Ciuchcia. Co my tu mamy? Ciuchcia. No lubimy się pociągi, ale chyba nie aż tak. Jak samochód będę musiała sprzedać. Zaglądamy teraz. Nie stresujemy się. Szukamy czekoladki. Proszę bardzo, co dzisiaj mamy? Nie mamy Mikołaja na saniach. No właśnie, bo na takich saniach będziemy niedługo jeździć. Na razie mamy jabłuszka, znaczy, a potem będą wypasione sanie. Najedzmy się tych czekoladek lepiej. Dobra. Siódemeczka. Tak. Gdzie jest siódemeczka? Drodzy tu, Państwo, ale ukryta. Wybitnie interesujące poszukiwania prezentu. O, taki oto. Taki biały. Taki oto bananek znowu. Bardzo ładny. I żelki. Bananek na dobry poradek. Już znowu od razu znalazłam siódemkę. Przepraszam. Zepsułam wam poszukiwania. Są żeleczki. Dzisiaj nas uratowały w drodze na drwala. No i takie klasyczne misie. Dziś w ramach naszej świątecznej zabawy na Instagramie pokazywaliśmy swoje ozdoby świąteczne w domku. Już sporo osób po Mikołajkach przystroiło świątecznie dom. Dziękujemy pięknie za wszystkie zgłoszenia i zapraszamy do udziału w akcji, bo codziennie pojawia się nowe zadanie. Właśnie publikujemy kolejne, także warto śledzić. O, tutaj trochę wspomnień, pyk, pyk, pyk. A my wam bardzo dziękujemy. O, właśnie to już jest, zdradziliśmy kolejny odcinek troszeczkę. Dziękujemy pięknie za oglądanie vloga. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę. I jak zawsze, do zobaczenia jutro.